Dzisiaj gramy w Pet Simulator 99, a dzisiaj robimy jakby recenzję na nowy update. Czyli jakby mówię, czy on jest fajny, czy nie fajny, czy jak mi się podoba, czy jest opłacalny, czy nie. No i dobra, pierwsze co mi się super podoba, to meteory. Były meteory, które są mega fajne, nie? Czyli jakby macie szansę zaczynać się z Petana, a dokładnie na siód Triceratopsa. I dla mnie jest to naprawdę duża szansa. Nie wiem, czy to jest na serio duża szansa, ale tych meteorów już jest dzień po update. Te meteory chyba się lecą co 5 minut. Przed chwilą właśnie mi wyleciał, nie? Znaczy właśnie nie, że wyleciał mi ciśmet, tylko mi ten pojawił się meteor, nie? I też się zdobywa z nich meteor, czyli jakby... No, tutaj to, o. Te meteorgisty. I ja będę z nich robić opening, jeżeli pod koniec tego update'u. I mam nadzieję, że chociaż jeden się tam wypadnie. Zależy od ilu robić. No. I właśnie też dodaj wino. No właśnie teraz go robię. Czyli jakby nowa, druga część tego update'u wino. Czyli tego tajkonu. I ten, tutaj jakby, uwaga, dodali Raptor Lab, nie? I wagul, i dodali Rewirty, nie? Oczywiście, no, ja chyba jeszcze nie wiem, a nie, są. I jak macie 100%, nie, to robicie sobie Rewirta. Ja już mam Rewirta, proszę bardzo, 60%, czyli mam już 3 Rewirty. I myślicie, że to jest jeden taki Secret Lab? Nie, dlatego, że tutaj będzie kolejny i jak macie 3 Rewirty, to macie tutaj raz 25 szans, nie? Tutaj chyba macie, tu chyba macie razy 50, a tu macie razy 100 szans. I razy 100 szansa na tego hitmeta to jest 1 na 837, serio, tak chyba, tak było napisane chyba. No i właśnie też, no jakby, no prawie zapomniałem powiedzieć o hitmetu jajka nowego, czyli hitmetu. I szansa na niego jest taka sama, czyli oczywiście 1 na 583 miliony. Nie wiem, czy to jest dokładna, ale oczywiście nie zapomnijmy o tym, że mamy tutaj maszynkę, która daje nam większą szansę na hitmeta. Ja na przykład mam ich 302 i dają nam szansę. Jeżeli mamy razy 100, to oczywiście mamy szansę 1 na 5 milionów, czyli jak na tego hit-dinododa. No i co ja mam tu jeszcze powiedzieć o tym update'cie? No dodali Rebirpa. Dodali nowy Forever Pack. Ja oczywiście go nie kupię, bo nie mam Robuxów, ale może kiedyś kupię. Nie wiem, bo dla mnie to jest nieopłacalne po prostu. No, dodali nowe budki. To jeszcze tam dodali. No, nie wiem, co tam jeszcze dodali. O! Najlepsze jest to, że wy możecie pójść do jakiegoś gościa, bo pewnie się zastanawiacie. Igor, dlaczego ty masz 18 miliardów tych coinów, nie? A dlatego, że możecie się tepnąć do jakiegoś gościa i po prostu zebrać. O tak zrobicie. Idziecie i syparujcie. Ale zawsze celujcie na chłopa, który na wyspę, która ma 98%. Dlatego, że tutaj jakby pojawia się ostatnie jakby tam jakby miejsce do rozwalania coinów. I tutaj macie właśnie bardzo dużo coinów wam zbiera. I no. Nie, macie jak szybko zrobić rewirpa, czyli no ja na przykład zrobiłem 3 rewirpy w godzinę. No i ja nie wiem, co ja już mam powiedzieć o tym update'cie. Nie wiem, krótki zrobił. Nie wiem. Ja nie wiem po prostu, co ja mam jeszcze powiedzieć o tym update'cie. No chyba to jest koniec, chyba wszystko dodali, nie wiem. Dobra widzowie. Wiem, że naprawdę to był krótki odcinek, ale sprawdzimy sobie jeszcze Mailboxa. I uwaga, jest prezent. Otwórz na odcinku i fajnie, gdybyś pozdrowił. Dzięki! Dzięki, Ktesiurek, pozdrawiam cię, dzięki za miłość, naprawdę. Dobra, widzowie, na razie.